Ruszył proces w sprawie zabójstwa Moniki W.S., 42-latki, której niespełna 2 lata temu szukała cała Polska. O jej zaginięciu poinformowała wówczas siostra kobiety, a kilka dni później jej samochód znaleziono w stawie w Zawierciu bez tablic rejestracyjnych i widocznego numeru WIN. 2 podejrzanych o zabójstwo stanęło dziś przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu. Mariusz P., partner ofiary, odmówił dziś składania wyjaśnień. Sąd odczytał jego wcześniejsze zeznania. Ja również wsiadłem do auta. Wtedy ona rzuciła się na mnie. Ja się wystraszyłem i chciałem się obronić. Ona wpadła w szał, zaczęła mnie okładać pięściami po całym ciele. Za fotelem pasażera, na którym siedziała Monika, były jakieś rzeczy niewyjęte z samochodu. To były różne narzędzia z czasu, kiedy niedawno grodziliśmy działkę Moniki. Między innymi młotek. Ja odruchowo sięgnąłem za siedzenia i trafiłem na młotek. Uderzyłem ją w okolice karku, potylicy. Oskarżony Mariusz P. twierdzi, że zabierając swoją ówczesną partnerkę nad wykopany wcześniej 5-metrowy dół, chciał ją wyłącznie nastraszyć za rzekome prześladowanie jego byłej żony. Dół miał wcześniej wykopać drugi z oskarżonych, Paweł B., który dziś również odmówił składania wyjaśnień. Podtrzymuję te fragmenty, w których opisałem całą drogę. Nie podtrzymuję natomiast tego, że nie wiedziałem, co się stało z Moniką. Zarzut zabójstwa usłyszeli Mariusz P. oraz Paweł B., którzy zostali doprowadzeni z aresztu. Przed sądem stanął również trzeci oskarżony, któremu zarzuca się utrudnianie śledztwa i pomoc w ukryciu samochodu Moniki. Łukasz W. przyznał się do pomocy w zatopieniu auta, jak jednak zeznawał, nie wiedział, że pojazd miał związek z zabójstwem. W przypadku zabójstwa jest to zbrodnia, więc jest to najwyższy wymiar kary, jaki można w procesie karnym uzyskać. Pod tym zarzutem stoi 2 oskarżonych i w przypadku ostatniego oskarżonego o popleczeństwo jest to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Tak więc rozpiętość jest bardzo szeroka w tym zakresie, natomiast do samego wymiaru kary, nawet z własnych wniosków, na tym etapie nie będę się wypowiadać. Głos zabrała z kolei siostra zamordowanej Moniki W.S. Z jej relacji miała wiedzieć o agresywnym sposobie bycia Mariusza P., stosowaniu przemocy, a nawet grożeniu śmiercią, gdy Monika chciała od niego odejść. Bała się po prostu, już nie chciała odejść i chciała go już zostawić. Już się sprowadziła nawet do domu, zabrała wszystkie rzeczy. No ale jednak on ją nagabywał, dzwonił, przyjechał nawet do niej, chciał ją wyciągnąć. Nie udało się, aż w końcu w jakiś sposób zmanipulował, że się tam jednak pojawiła. Nie do końca wiadomo z jakiego powodu. Sosnowiecki sąd zdecydował o częściowym wyłączeniu jawności procesu, co konkretnie dotyczy jednego zarzutu. Podczas dzisiejszej rozprawy odbyło się też okazanie nagrań z eksperymentu procesowego. Na kolejnych, 1 i 14 marca, przesłuchani zostaną świadkowie.